piątego stadionu witają Państwa Aleks i... I ja, czyli Anna Nowakowska. Kochani, stało się, przegraliśmy, ale to jeszcze przecież nie koniec, prawda, Aleks? Powiedz coś. No co, co? No wracamy na swoje miejsce. Jakie swoje miejsce? 186 w klasyfikacji światowej. Oczywiście chciał powiedzieć 62 miejsce. No 62 to chyba w Europie. No, akurat to nie jest możliwe, ponieważ w Europie nie mamy aż tylu państw. Wiesz co, wszystko jest możliwe, nas za chwilę Watykan prześcignie, po prostu. A ja odnalazłam parę pozytywów. Ja też odnalazłem parę pozytywów. Jeden wielki pozytyw to jest taki, że w końcu mamy znowu kontakt z rzeczywistością, bo już wszyscy żeśmy dali się ponieść temu takiemu właśnie tej euforii. Ja też się dałem ponieść, a i tak wiedzieliśmy, że to się udać nie może. I może to i dobrze, bo ja jako barman nie powinienem zbyt wysoko latać nad nalewakiem, tylko stać prosto na nogach. Dzięki panowie. A to akurat racja. Co to za mina? Uszy do góry. Ta, przyszła ta, co nie odpadła, ale Angol się tam na was czai i zrobi z wami to, co zwykle robi z nami. Zresztą ja dwa tygodnie temu typowałem 0-1, 0-2, 0-3, także nie jest tak źle. Jest, powiem więcej, jest bardzo dobrze. No i najwyżej. Piłka nie jest najważniejsza. Ważne, że wiele innych rzeczy się udało. O, oczywiście. Nareszcie możemy tak na spokojnie zacząć chłonąć tę kulturową różnorodność. Różnokolorowych kibiców spacerujących po ulicach polskich miast. Dopiero teraz, odrzuciwszy ten niewątpliwie uroczy, aczkolwiek nieco pierwotny kulturowy fanatyzm, możemy zacząć tak na spokojnie się delektować. Ja się nadelektowałem, ja się nazachwycałem i nachłonąłem. A teraz powiem wam, że się przerzucam na inną dyscyplinę. Na triatlon. Trzy dyscypliny. Nie masz czasu myśleć, rozumiesz, siedzą gdzieś po burach, po lasach, po jeziorach, po nie wiadomo co się, nikt tego nie transmituje. Schudnę 300 kilo, będę pięknie wyglądał. No to... Ale spokojnie, za 2 lata Polska będzie mistrzem świata, zobacz. W bierki albo w statki. Tam też się czai Angol na nas i to w eliminacjach. Triatlon, triatlon, tylko triatlon. Tak, kochani, naprawdę nie załamujmy się, gra trwa dalej i najlepsze dopiero przed nami. A ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj do nas do pubu przyszedł Zbigniew Boniek. Cicho i cicho. I prosił, żeby nikomu nie mówić, że przyszedł sobie na Irlandia Włochy i że sobie inkognito siedzi tutaj. Cały czas. No cały czas w kąciku gdzieś.